Szczęść Boże, bardzo serdecznie Was witam na kolejnym rachunku sumienia. W piątki wieczorem spotykamy się na takiej modlitwie. Dla tych, co dołączają do nas od niedawna albo są pierwszy raz, to zawsze mówię, że ja tę modlitwę prowadzę i modlę się jednocześnie, więc co kilka chwil jest cisza, co kilka chwil jest albo słowo modlitwy. Wtedy to oznacza, że jesteś zaproszony czy zaproszona do tego, żeby pomodlić się tymi moimi słowami albo w podobny sposób swoimi słowami. No albo są odpowiednie wprowadzenia, kilka słów wyjaśnienia do tego, co w danym momencie, w kolejnych krokach tej modlitwy rachunku sumienia robić. Teraz zachęcam, żeby wygodnie usiąść, albo klęknąć, albo przyjąć no, taką postawę ciała, jaką czujemy, że nam pasuje do tej modlitwy, do takiego intymnego rozmawiania z Panem Bogiem, pokazywania Mu głębin naszego serca, przyjmowania Jego miłosierdzia. Weźmy kilka głębszych oddechów, uspokójmy nasze serce, nasze myśli i już za moment zaczniemy ten rachunek sumienia. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Pierwszy krok to dziękczynienie. Zachęcam Ciebie i siebie, byśmy teraz się zwrócili w kierunku Boga, który jest hojnym dawcą, który każdego dnia daje nam swoją miłość i tą miłością obdarza nas w taki sposób, żebyśmy my też wzrastali. Daje nam pocieszenia i daje nam wyzwania, takie, które z Jego łaską zawsze możemy przejść. Więc teraz popatrzmy na nasz dzień i na takie różne dary, które otrzymaliśmy. Takie, które były dla nas pociechą, były dla nas znakiem Jego miłości i takie, które dla nas oznaczały jakąś okazję do wzrostu. I pamiętajmy, żeby być skierowanymi na Niego i mówić Mu dziękuję. Jak najbardziej konkretnie nazywać otrzymane dary. To mogą być rzeczy z dzisiejszego dnia, wydarzenia dzisiejszego dnia. Mogą to być też rzeczy czy wydarzenia z kilku ostatnich dni, te, które jakby same wychodzą z serca albo niewiele trzeba wysiłku, żeby je odnaleźć i za nie Panu Bogu podziękować. Możemy też w tym miejscu podziękować Panu Bogu za konkretnych ludzi, których nam stawia na drodze, którzy są dla nas znakiem Jego miłości. W drugim kroku rachunku sumienia prosimy Ducha Świętego o światło. Inaczej mówiąc, to też chodzi o to, żebyśmy popatrzyli na nasz miniony dzień, minione dni. Prosili o taką łaskę popatrzenia na to Bożymi oczami. Popatrzenia na to z perspektywy Bożej, nie takiej naszej. Co poprawić, co nie poprawić, bo to by było jakieś samodoskonalenie, ale z Bożej perspektywy. Do tego naprawdę potrzeba światła. Duchu Święty, proszę Cię, przyjdź teraz do nas wszystkich, którzy się modlimy tym rachunkiem sumienia i daj nam taką Twoją perspektywę. Daj nam z Twojego dystansu popatrzeć na nasze życie, byśmy mogli zobaczyć tam, gdzie Ty inspirowałeś wzrost i gdzie nam się udało pójść w tym kierunku, a gdzie nam się to nie udało. Potrzebujemy do tego Twojego światła, Duchu Święty.
I w tym trzecim kroku chodzi właśnie o to, żeby teraz popatrzeć na własne życie, na ostatni dzień, może kilka dni. Popatrzeć na te ważne wydarzenia, dotykające gdzieś głębi naszego serca, poruszenia, które mieliśmy gdzieś wewnątrz. Poruszenia, które wyczuwamy, że są istotne, że dotykają jakiegoś sedna, czegoś ważnego w nas. I tym poruszeniom się poprzyglądajmy. I te poruszenia przynieśmy teraz też do Pana Boga, żebyśmy razem z Nim na te poruszenia popatrzyli, zobaczyli też, co zrobiliśmy z tymi poruszeniami. To jest czas na takie przeglądanie razem z Panem Bogiem naszego życia. I teraz zwróćmy uwagę na to, czy udało nam się podjąć te różne takie inspiracje Boże do dobra, zsynchronizować z tym, jak działał w nas Duch Święty, przyłączyć się do Niego. Czy też takim Jego inspiracjom może postawiliśmy opór, może udawaliśmy, że ich nie słyszymy, albo jakoś żeśmy się z nimi inaczej minęli. Teraz zatrzymajmy się już na tym poziomie, gdzie jestem ja i Bóg i Jego życie, które chce się we mnie objawić i moja reakcja na to. I zobaczmy, tam gdzie nam się udało pójść za życiem, to uwielbijmy Pana Boga w tym, a tam gdzie nie się to nie udało, to Go po prostu przeprośmy za to i przyjmijmy Jego dobroć, że nam to teraz pokazuje, że możemy się teraz przy Nim uczyć rozpoznawania tego, co prowadzi do większej Jego chwały, do życia, do pełniejszego naszego życia. To już jest taki moment bardzo takiego bliskiego rozmawiania z Nim, rozmawiania, które niekoniecznie musi się w słowach wyrażać. To może być po prostu trwanie serce przy sercu. Thank you.
tu warto w tym doświadczeniu trochę potrwać, jeśli to jest taka wdzięczność wobec Boga, czy serce uwielbia Boga za tę łaskę, możliwości jakby chodzenia z Nim przez ten świat, to trwajmy dłużej w tym uwielbieniu, też jakby nasycajmy tym uwielbieniem. Jeśli trwamy w jakiejś takiej postawie skruchy, czy takiego przyjmowania miłosierdzia, pokornego serca, które przyjmuje swoją małość, ale taką objętą ramionami Bożymi, to też dłużej w tym trwajmy. Pozwólmy, żeby to doświadczenie nas do głębi przenikało i przemieniało. Jeszcze chwilę na tym, w takiej postawie serca blisko Boga potrwajmy. Kończymy rachunek sumienia takim spojrzeniem na jutro. Razem z Panem Bogiem ja to po prostu biorę w modlitwę w taki albo podobny sposób. Też możesz się pomodlić. Proszę Cię, Duchu Święty, prowadź mnie jutro. Prowadź mnie i daj mi taką wrażliwość serca, żebym mógł rozpoznawać Twoje poruszenia i daj mi siłę, odwagę, żeby za nimi iść. Żeby nie Twoja łaska nie spływała na mnie na próżno, ale żeby znalazła we mnie podatny grunt, mogła wpaść i wydać owoce. Przyjdź, Duchu Święty. I kochani, zakończmy ten rachunek sumienia razem, odmawiając modlitwę Ojcze Nasz. Ojcze Nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje. Przyjdź królestwo Twoje. Bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jak i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Otwórzcie serce na błogosławieństwo. Pan z wami. Niech was błogosławi i strzeże Wszechmogący Bóg, Ojciec, Syn i Duch Święty. Życzę wam dobrego wieczoru, dobrej nocy. Jeśli jeszcze tego nie zrobiliście, to zachęcam, żeby subskrybować kanał, na którym oglądacie ten materiał, dać kciuka w górę, nacisnąć dzwoneczek, można też jakiś komentarz dać, komuś udostępnić. I to niezależnie, czy oglądacie to na kanale Jezuici, czy na kanale Mocni w Duchu. Na obu tych kanałach ten materiał jest publikowany. Warto też zajrzeć na ten drugi, jeśli tam jeszcze nigdy nie byliście. Mam nadzieję, że do zobaczenia.